Za nami pracowite wakacje, podczas których odwiedziliśmy wiele miejsc w Mikołajkach i okolicy. Praca przed kamerą nie była łatwa i przyjemna. Zresztą sami przekonajcie się o tym, oglądając krótki materiał filmowy podsumowujący naszą pracę. Już? Kamiński, Mikołajki 24 Info. Eligiusz Kamiński, Mikołajki 24 Info. Eligiusz Kamiński, Mikołajki 24 Info. Jeszcze raz musimy to powiedzieć. Dobra. Eligiusz Kamiński, Mikołajki 24 Info. Zobacz, jaką łapę mam już. Proszę. Proszę. Ale fajne dziewczyny. Jakie to tam zrobicie, że się nie A ty za mnie wszystko powiedziałeś? To powiesz. Jak ty, no to tu jedno zdanie. Jedno zdanie. Zobacz, jakie ładne ujęcie. Zaraz, już proszę. Też jakie ładne. Fajne? Może ja zacznę i panu zadam pytanie. Dobry. Pływać po wielkich jeziorach mazurskich możemy jachtami, łodziami, ale również takimi oto zjawiskowymi pojazdami wodnymi, popularnie zwanymi garbusami wodnymi. Jesteśmy na przystani wypożyczalni sprzętu wodnego położonej nieopodal wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Jest z nami Mateusz i Anita. Jak pływa się tego typu pojazdami? Bardzo przyjemnie. To na pewno. Możemy sobie odpocząć, poopalać się. Świeże powietrze, woda. To rzadko spotykane. Nie trzeba posiadać jakichś wielkich tam umiejętności żeglarskich, żeby poruszać się tego typu pojazdami po jeziorze Mikołajskim. Nie trzeba. Obsługa jest łatwiejsza jeszcze niż samochodem w automacie na rowerze silnikowym, a na zwykłym trzeba tylko pedałować, więc siłę ma się w nogach i tyle. No. Spacerując nad jeziorem Tałty trafiliśmy na to zjawisko, cud techniki PRL-u, Fiat 126P. Są z nami dwie zakręcone osoby, które pojawiły się na Mazurach tym oto pięknym Chevroletem. Skąd przybywacie? No, przybywamy z daleka, bo z gór. Z Dębicy przyjechaliśmy wczoraj po nocy. I no co, podróż była całkiem udana, nic się nie popsuło, ma awaria, to odpadła nam wycieraczka. W trakcie deszczu. 9 godzin jechaliśmy. 9 godzin. Jak się podróżuje po Polsce tym kultowym autem? Bardzo komfortowo. Tylko trzeba mieć zatyczki w uszach. Jest to perywisiały. Teraz czas na zasłużony odpoczynek. Żartowałem.